Jest na boisku Robert Lewandowski. Widzimy tego zawodnika z numerem 8, a więc jednak zdecyduje się na wprowadzenie ofensywnego piłkarza od 46 minuty trener Franciszek Smuda. Cały kwadrans do zakończenia meczu w Baku. Wciąż 0-0, no i wciąż czekamy jakąś akcję, która rozmontuje defensywę ekipy Hazara. Przedzierał się Peszko, uwaga! Jest pierwsza bramka dla Lecha Poznań. 76 minuta meczu. To nic nie zapowiadało właściwie tego, że ta akcja tak się zakończy. Robert Lewandowski, no a więc to można powiedzieć, że wykrakałem trochę tego gola, ale wypada pogratulować tylko młodziutkiemu piłkarzowi, bo tak trzeba uznać, że Robert Lewandowski to jeszcze bardzo młody piłkarz, ale znalazł się w polu karnym, wykazał ten swój instynkt, który pozwalał mu na strzelanie tak dużej ilości bramek w drugiej lidze w ekipie Znicza Pruszków. Kramarenko pokonany, a Lech zdobywa zasłużoną